Metro wiatraczna zmienia lokalizację. Także tramwaje wróciły do Pabianic. Wukatka z natłokiem pasażerów. Znowu rozkład jazdy. Trasa Łazienkowska oddaje nowy przystanek autobusowy. To już 2 miliony wypożyczeń w Turillo w tym sezonie. Tunel w Świnoujściu otwarty. I CPK z dofinansowaniem Unii Europejskiej na linię kolejową Warszawa-Łódź. O tym nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. 2 lipca w niedzielę. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Zaczynamy jak zawsze mój autorski przegląd najciekawszych newsów z tygodnia, z Warszawy i ogólnie komunikacyjnych z całej Polski. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli od Warszawy. Metra, a konkretniej awarii wind na stacjach metra. Świętokrzyska, ratusz Arsenał, Młociny, Ulrychów, Konatowicza i Stokłosy. To stacja metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda. Na stacji metra ma remont, trwa modernizacja. A teraz przechodzimy dalej w tematach metra do trzeciej linii metra. To jest temat, jak zawsze, bardzo gorący i bardzo interesujący. I w teorii właśnie teraz, na przełomie, właściwie przełomie półrocza tego, miał zostać ogłoszony przetarg w formule projektuj i buduj na trzecią linię metra. Czyli jednocześnie będzie i projektowanie, i budowanie. Na razie cisza, nic nie mamy. Nie mamy też w teorii decyzji środowiskowej, bo metro ją unieważniło. Co ważne, no sobie pewnie po chwilę poczekamy. Natomiast ważne jest to, że kończą się prace przedprojektowe dla trzeciej linii metra. I stacja metra wiatraczna ląduje teraz nad bezpośrednio obwodnicą. To jest dosyć duża zmiana. Pierwotnie stacja metra miała być zagłębiona poniżej, nad nią miał powstać tunel obwodnicy. Ostatecznie to się zmieniło. Ma być też zrealizowana jakaś specjalna koncepcja całego nowego ronda wiatraczna, tego jak to będzie wyglądać. Jak to będzie wyglądać, tego jeszcze nie wiemy. Nie mam koncepcji, nie mamy założeń. Mniej więcej wiemy, że ma tam być obwodnica w tunelu, ma być stacja metra, będę tramwajowa ma pozostać, autobusowa też gdzieś tam ma się znaleźć, ale co więcej, tego na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Też jeszcze nie mamy ostatecznych informacji na temat tego, jak się zakończyły prace przedprojektowe i jak będzie już ogłoszenie, wtedy będę mógł dla Was zrobić pełną analizę trzeciej linii metra. Jak to będzie wyglądać, no a to czy to ma sens, to możecie sobie odpowiedzieć samemu. A w komentarzach chętnie posłucham jak zawsze Waszych idealnych komentarzy całkowicie bezpolitycznych na temat tego, czy trzecia linia metra ma w ogóle sens. Natomiast kiedyś Wam powiem dokładnie, czemu stacja metra stanu wygląda tak, jak wygląda. Wiem, że jesteście ciekawi i kiedyś Wam o tym powiem, ale to może innym razem. Bo tym razem jeszcze wróćmy też do stacji metra, ale trochę w innym aspekcie. Schody ruchome. Czasami nie działają i czasami te ciągi są wyłączone. A co się dzieje, kiedy schody ruchome są wyłączone? No nie wolno na nie wchodzić. A przynajmniej tak wygląda na nowej informacji. Tak właśnie wygląda, proszę bardzo, nowa informacja znajdująca się przy schodach ruchomych. Jeżeli ciągi ruchome są wyłączone, nie wolno z nich korzystać. Jest tak zgodnie z paroma orzeczeniami Unii Europejskiej między innymi i ogólnie wszystkich organów, które są od bezpieczeństwa i od ruchu tego typu urządzeń, co oznacza, że to nie są ciągi schodowe, tylko to są urządzenia do przemieszczania do góry i do dołu. Czyli nie wolno z nich korzystać, kiedy są wyłączone, bo w ten sposób one nie powinny być użytkowane przez pasażerów. Dlatego też takie oznakowania się pojawiły. Do czasu, kiedy schody ruchome na przykład są wyłączone, a na przykład się zepsuły i jeszcze nie są wygrodzone, pasażerowie nie powinni z nich korzystać. Czy do tego będą się stosować? Śmiemy wątpić, ale jest to oznakowanie, więc jak ktoś w ten sposób, pamiętajcie, że nie wolno z nich korzystać. Przy okazji przypomnę Wam, że trzy stacje metra są tylko i wyłącznie połączone z powierzchnią, schodami ruchowymi. Oczywiście są też klatki schodowe techniczne, ale o nich nie mówię. Trzy stacje metra, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet i Centrum Nauki Kopernik, to te stacje metra, gdzie tylko i wyłącznie za pomocą schodów ruchomych można się dostać na sam dół, jeżeli chodzi o główny ruch. I jeżeli przypadkiem dwa ciągi schodów ruchomych zostaną wyłączone z użytkowania,
to nie będzie można wchodzić ani do góry, ani do dołu jednocześnie, dlatego wtedy ta głowica będzie zamknięta w jednym kierunku i trzeba będzie się przechodzić na drugą stronę. Przynajmniej tak informujemy to, że tak będzie kierować wtedy pasażerów. No, jest to oczywiście coś, czego byśmy nie chcieli, miejmy nadzieję, że tego nie dotrzemy do tego momentu, ale już tak raz mieliśmy na stacji Metacentrum. Na Metacentrum na każdy peron jest jedno wejście też zwykłymi schodami, ale jest odpowiednio dalej odstawione od tego wszystkiego, więc tam dojście no, nie jest aż takie łatwe. Dobrze, lecimy dalej z informacjami, czyli tramwaj na Kasprzaka już niedługo, już kilka miesięcy i tramwaj tu pojedzie. Jak widzimy, to jest całe wybetonowane w tym miejscu i tramwaj na Kasprzaka faktycznie niedługo tu pojedzie. A jak dokładnie wygląda cała nowa trasa tramwajowa? O tym zobaczycie film we wtorek. Ja już go nagrałem i we wtorek prawdopodobnie będziecie mieli go już opublikowanego, więc wszystko dokładnie zobaczycie, jak wygląda. Tymczasem ciekawostka, tramwaj do Wilanowa, ten film się pojawił w drugiej części tego miesiąca, natomiast tramwaj do Wilanowa ma i punkt informacyjny. Teraz się przeniósł, znajduje się w domku przy ulicy Pławskiej 55, tam możecie znaleźć punkt informacyjny, jest on czynny od poniedziałku do niedzieli. Tak, od poniedziałku do środy, przepraszam, nie do niedzieli, od poniedziałku do środy jest czynny w godzinach 14-19. W teorii to możecie się dowiedzieć wszystkiego, co potrzebujecie, w praktyce no. No ja miałem z tym problemy, ale może wam wszystko opowiedzą. Co ważne, budynek ma dosyć ciekawą historię, więc przy okazji możecie go zobaczyć od środka, co nie jest dosyć częste przy tego typu obiektach. No i kolejna informacja, mianowicie warszawianiści chcą, aby powstał tramwaj pomnik na placu Trzech Krzyży. Chodzi o to, że skoro tramwaje, no właściwie stare torowisko tramwaje pojawiło się i zostało odsłonięte na placu Trzech Krzyży, to może by tam postawić tramwaj na stałe, który by stał jak ten przy placu, przy teatrze, bezpośrednio przy stacji metra Senau, aby sobie zniszczał. Oczywiście wiadomo, tramwaj ładnie będzie wyglądać przez kilka ładnych pierwszych miesięcy, ale matka natura i warunki atmosferyczne idealnie niszczą wszelkiego rodzaju pojazdy, jeżeli stoją pod chmurką i nie są w żaden sposób przed tym chronione jakimś dachem. Dlatego według mnie to nie powinno w ten sposób wyglądać i tam żaden tramwaj, pomnik nie powinien powstać. Tutaj osoby podkreślają, że takie pomniki już stoją w innych miastach, ale głównie w miastach, w których już tramwaje nie funkcjonują. I to jest trochę inna sytuacja. W Warszawie tramwaje mamy. Dużo historycznych tramwajów też mamy, którymi też jeżdżę. I one są historyczne i one funkcjonują. Tutaj właśnie Warszawa może się poszczycić, że większość naszych tramwajów historycznych jest w stanie samemu poruszać się po torach tramwajowych. I to jest bardzo duża zaleta, bo one faktycznie są do tego, do czego były przeznaczone. I zabytek jeżdżący, będący w ruchu jest najlepszą atrakcją mimo wszystko dla turystów, niż taki stojący, który nie przemieszcza się po mieście. Według mnie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tą inwestycję, jest to, żeby w przyszłości po przebudowie linii średnicowej, co jest zresztą zapowiadane, Plac Trzech Krzyży ma być wtedy jeszcze przebudowany docelowo, bo aktualnie tam to nie jest jeszcze docelowa przebudowa, z tego co pamiętam. Natomiast ważne jest to, że wtedy można byłoby całkowicie odkryć trasę tramwajową i zbudować faktycznie pętlę, tak jak wcześniej ona była tutaj zlokalizowana mniej więcej na Placu Trzech Krzyży, i zrobić tu pętlę i drugą zrobić na drugim krańcu Nowego Światu i Traktu Królewskiego. W ten sposób mieliśmy naprawdę ładną linię tramwajową, która by w ten sposób funkcjonowała w kółku albo jeszcze w jakiś inny sposób po Starym Mieście. To by było według mnie bardzo dobre podejście, świetne atrakcje turystyczne i przy okazji można byłoby usunąć duży ruch kołowy w postaci autobusów i innych pojazdów jeżdżących po Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu i zastąpić go na stałe tramwajami, które mimo wszystko nie jeździłyby aż tak często, a i tak by zabierały pasażerów. Według mnie to jest ciekawe podejście, nie wiem czy jakikolwiek ktokolwiek będzie o tym myśleć, ale chyba to byłoby najciekawsze rozwiązanie, aby tramwaje były tutaj cały czas historyczne, ale jeżdżące, bo jeżdżący zabytek to dobry zabytek, a stojący to umierający. Więc tak to powiem, ładnie reasumując, no i przejdźmy do kolejnych tematów, czyli nie do zabytków, tylko do Hyundaiów. Krótki Hyundai jest uziemiony, podobno miał problemy z klimatyzacją i niedługo już będzie funkcjonować normalnie, mniej więcej jakoś w lipcu, a drugi, który miał zderzenie tam na Młocinach, jest aktualnie badany i niedługo się dowiemy na temat tego, jak będzie remontowany i naprawiany. Z tego co wiem, nie będzie ani do kasacji i naprawa jest opłacalna i będzie to nawet zrealizowane w Polsce. Szczegółów na razie jeszcze nie mamy, natomiast pewnie się niedługo dowiemy. Dalej tramwaje łódzkie. Zakład Techniki K
Helenówek i już wiemy mniej więcej, co się stanie. Tam wcześniej była zajezdnia tramwajowa, ona została zamknięta już jakiś ładny czas temu, ponad 3 miesiące. I teraz jest ogłaszany, znaczy jest rozstrzygany cały przetarg na budowę. Będzie właśnie to wszystko w tym miejscu budowane. Oferty były poznane już mniej więcej w połowie marca i będzie trochę trzeba dopłacić do umowy, natomiast najważniejsze jest to, że powstanie tam ten właśnie zakład techniki MPK Łódź, no i w ten sposób będą mieli takie coś nowe. Wcześniej, co ważne, tam znajdowała się stara zajezdnia tramwajowa, obsługująca tramwaje podmiejskie. No teraz to już trochę inaczej tam wygląda, chociaż tramwaje tam podmiejskie zaczęły funkcjonować ponownie od paru dni. Ale tak, faktycznie taka ciekawostka prosto z Łodzi. Sama budowa będzie trwać 24 miesiące i jest opcja też na kolejne 18 miesięcy tam z dodatkowymi elementami i bajerami. Natomiast tramwaje również wróciły właśnie tam obok. Pabienice mają ponownie tramwaje i bez opóźnień na początku, jak się tutaj transport publiczny trochę śmieje. Bez problemów tramwaje wróciły i funkcjonują, choć nie cała inwestycja jest jeszcze gotowa, ścieżki rowerowe na całym ciągu jeszcze nie są oddane do użytku, pętla na trasie też jeszcze nie jest tymczasowa, która może być awaryjna używana, nie jest jeszcze też oddana do użytku, ona jest jeszcze w budowie, natomiast cała trasa tramwajowa jest ładna, nowa, piękna, na pewno się przyjadę nią, jak będę w Łodzi. I może w jakimś okiem Awiznosza tą linię tramwajową dla Was nagram. Czy Łódź się pojawi w okiem Awiznosza, czy jakieś inne miasto? Nie wiem, Wy o tym decydujecie. Jak zawsze co miesiąc, w tym miesiącu jadę do, w lipcu jadę do Wrocławia. Natomiast gdzie pojawia się w kolejnym odcinku okiem Awiznosza w sierpniu? Tego nie wiem. Będziecie pod koniec miesiąca głosować i wtedy będziemy wiedzieć, gdzie pojadę i coś dla Was nagram ciekawego. Natomiast co ważne, tramwaj pierwszy ruszył o 3:49 i już było trochę pasażerów, m.in. pomijając grupę miłośników komunikacji miejskiej, to też był prezydent Pabienic, więc taka ciekawostka. Tramwaje wróciły, no i jest teraz trochę w innej relacji, linia 41 tutaj jeżdżąca. Następnie ciekawostki kolejne, już przechodzimy do tematów kolejowych. No WKTka źle przeżywa zachodnią przebudowę, właściwie przebudowę Warszawy Zachodniej. Jeden tor na odcinku Warszawa do Dodona, Warszawa Śródmieście WKD, no to nie jest dobre rozwiązanie, ale mamy informację też, czemu aż tak duże były opóźnienia i odwołane WKTki. WKTki były odwołane, czego byłem ostatnio sam świadkiem, bo nagrałem dla Was film o drugim torze WKD, jutro będziecie go mieli. I chciałem wrócić właśnie na Warszawę WKTką i moja WKTka została odwołana, musiałem czekać 40 minut na kolejny pociąg. Co oczywiście było dosyć dużym utrudnieniem, biorąc pod uwagę, że WKTki normalnie jeżdżą tak poza godzinami szczytu co mniej więcej 20 minut. No i niestety czekałem i dowiedziałem się też właśnie dzisiaj z tego odcinka, czemu tak to wszystko wygląda. Dlatego, że zbyt dużo pasażerów korzysta aktualnie z WKD. To znaczy, WKTka nie była przygotowana na to, że będzie dłuższy czas postoju pociągów WKD na stacji Warszawa Zachodnia, czy Warszawa Ochota WKD, czy Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi podmiejskie aktualnie nie zatrzymują się na stacjach Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, czy Warszawa Powiśle. Przejeżdżają przez Warszawę Centralną. Tamta część średnicy jest zamknięta przez przebudowę Warszawy Zachodniej. Jedyne pociągi, które dojeżdżają w rejon Warszawy Ochoty, to jest właśnie WKD. WKD w ten sposób tłumaczy zbyt dużą ilość pasażerów. Nie zbyt dużą, tylko po prostu dużą ilość pasażerów. Przez to pociąg dłużej stoi na peronie i dłużej jest wymiana pasażerów na peron pociąg. Dlatego po prostu pociąg też dłużej stoi w tym miejscu. I nie było to przewidziane do składu jazdy, przez co bardzo dopracowany do składu jazdy uniemożliwiał skuteczne jeżdżenie zgodnie ze składem pociągów. WKTka w ten sposób zrobiła sobie i opóźnień, i odwołanych pociągów, co jak na WKTkę to jest całkiem, to powiedział, niecodzienne. Oni zwyczaj mają wszystko idealnie, wiecie, WKTka nie bez powodu jeździ bardziej punktualnie nawet niż kolej szwajcarska. No i w ten sposób dosyć dużą plamę sobie zrobili. Na szczęście wprowadzili szybko, w miarę szybko nowy rozkład jazdy i on już teraz funkcjonuje i jest z większym właśnie odstępem czasowym pomiędzy dwoma pociągami jeżdżącymi po jednym torze wahadłowo i powinno już wszystko funkcjonować i większy ruch pasażerów właśnie na tym odcinku powinien być na spokojnie przejęty właśnie przez WKD. Co ważne, WKTka, przypominam Wam, że od września nie będzie w ogóle funkcjonować na odcinku Warszawa do Dodona, Warszawa Śródmieście WKD, a już teraz na odcinku od stacji Gdodzisk-Mazowiecki do Warszawa Śródmieście jest wzajemne honorowanie biletów,
długookresowych WKD i ogólnie biletów w układki w pociągach kolei mazowieckich. Także taka ciekawostka. Znaczy, tak, biletów okresowych WKD można właśnie jeździć w kolejach mazowieckich. I przypominamy, że jeżeli ktoś nie ma ważnego biletu WKD-ki w kolejach mazowieckich, to i tak płaci karę dla kolei mazowieckich. To taka ważna rzecz. W sensie, o nie, czy mam przeczytać to zdanie, bo jest bardzo ciekawie napisane. W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM dokonywana jest przez KM na zasadach obowiązujących w KM. Więc pamiętajcie, że w KM musicie mieć bilet ważny, bo inaczej płacicie zgodnie z KM. Lecimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli nowe autobusy elektryczne. Będą się pojawiać w Warszawie, 12 elektryków, oferty, na oferty czekamy do 1 sierpnia tego roku i zobaczymy, co się pojawi. Te autobusy to przegubowce, takie typowe, wszystko to samo co zazwyczaj, więc jakby nie ma tutaj się dużo rozciągać. Tak samo nie ma co dużo mówić, ale warto o tym wspomnieć. Przystanek autobusowy Rozbrat na trasie Łazienkowskiej już jest funkcjonujący. Rozbrat 02 funkcjonuje dla autobusów 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525 i N25. Wcześniejszy przystanek, który był funkcjonował dla autobusów pośpiesznych, Torwar 02, już nie obsługuje właśnie autobusów linii 411, 502, 514, 520, 523 i 525. On obsługiwał te autobusy tylko i wyłącznie na czas zamknięcia właśnie przystanku Rozbrat 02, żeby po prostu 10 pasażerowie mimo wszystko mogli dojść do autobusu. Jest to realizowane w ramach przebudowy trasy Łazienkowskiej, no przystanek jak widzimy na zdjęciu już jest, a co więcej o trasie Łazienkowskiej to dowiecie się w najbliższych dniach, bo jutro jadę tam nagrywać tą całą inwestycję. Lecimy dalej, czyli oczywiście niezastąpione rondo Kercelaka. Tak, rondo jak rondo, nie wygląda jak rondo, bardziej jak skrzyżowanie, ale jest tam przebudowa rozjazdów, dlatego też tramwaje jeżdżą inaczej w aktualny weekend. Dlatego linia 27 jest całkowicie zawieszona, 1, 20, 22 i 24 jeżdżą objazdami i jest specjalna linia uruchomiona zastępcza 74, jak i również linia autobusowa Z2. Utrudnienia wyglądają następująco, na obozowej i towarowej nie jeżdżą żadne tramwaje, wszystko jeździ do innych pętli, na przykład do placu Narodowicza, PKP Koło, Centrum Handlowe Arkadia jeździ właśnie linia Z2 i zawraca na placu Zawiszy, do Piasek jeździ 74 i ogólnie dosyć dużo objazdów. Mam odczucie, że dziewiątka się rozdwoiła na jakieś 22 i 24 jednocześnie, ale to tylko może i wyłącznie moje jakieś tam patrzenie w ten sposób. Ale nie ukrywajmy tego, że jedynka na przykład jeździ też ciekawie, bo jedynka skręca i jedzie dookoła filtrów. Takie ciekawostki, natomiast więcej ciekawostek komunikacyjnych również w ten weekend zaczęła się, to nie w ten weekend, a od poniedziałku, zacznie się przebudowa do zjazdów na ulicy Wólczyńskiej i zmiany będą na razie dotyczyć tylko i wyłącznie linii autobusowych 110, 116, N01, N41, N43 i N91. Później po dwóch tygodniach, bo przez dwa tygodnie jest taka organizacja ruchu, pewnie będą zamknięte linie tramwajowe, nie będą tutaj funkcjonować, więc to też trzeba mieć na uwadze. Linie tramwajowe na razie funkcjonują bez zmian, ale jest to inwestycja robiona przez tramwajarze w ramach właśnie przebudowy i poprawy tego przejazdu torowo-drogowego. Następnie ulica Papiełuszki przechodzi frezowanie, dlatego też linie autobusowe funkcjonują inaczej. Jest to zmiana weekendowa tylko i wyłącznie aktualnie. 114, 122, N13, N64, N46 i N63 jeżdżą objazdami. Następnie ważne z rzeczy, przypominamy Wam, że cały czas można zawiesić i odwiesić Wasz bilet, czyli możecie 3 razy w ciągu roku na okres dłuższy niż 5 dni zawiesić swoją kartę miejską, niezależnie od tego na jak długo jest ważna. Jeżeli to jest karta miejska 30 lub 90 dni lub dłużej, na przykład nie, może też być karta miejska seniora, ewentualnie bilet toroczny dla rodzin tam z trójką dzieci, jak dobrze pamiętam, to też możecie właśnie tego typu karty zawieszać i odwieszać. Zawiesić można poprzez stronę internetową, ewentualnie w punkcie informacji pasażera, bądź z aplikacji Mobi Warszawa, jeżeli macie tam po prostu swoją kartę miejską podpiętą. Jedyne co jest ważne, to jest to, że na minimum 5 dni trzeba to zawiesić. A biorąc pod uwagę, że na przykład ja teraz wyjeżdżam na 10 dni z Warszawy, to całkiem mi się ta opcja przyda i będę mieć dzięki temu jakoś do końca grudnia kartę miejską ważną. Następnie lecimy z informacjami ważnymi i jeszcze ważniejszymi, a mianowicie Veturillo. Tak, Veturillo całkiem nieźle sobie radzi w nowym sezonie
i już 2 miliony wypożyczeń. O tym rozmawiałem też ostatnio z dyrektorem zarządu dróg miejskich, co mogliście zobaczyć wczoraj na kanale. No i tak, faktycznie rekord dzienny, 25 tysięcy razy dziennie zostały wypożyczone rowery, średnio mniej więcej tyle. No i 2 miliony już łącznie wypożyczeń rowerów w Warszawie. Zazwyczaj większość warszawiaków korzysta z rowerów później, czyli w godzinach 16-18, czyli jak tutaj Wytulilu twierdzi, po prostu wracając z pracy do domu, możemy się spocić i możemy na spokojnie pojechać rowerem. W tygodniu też większość z nas korzysta z rowerów elektrycznych i nimi funkcjonuje. Rowery elektryczne są bardzo często wypożyczone, bo elektrycznymi już zostało zrealizowanych prawie 400 tysięcy wypożyczeń. To jest bardzo dużo. Natomiast tandemy są jeszcze lepsze. Tandemów jest 30 i do dnia dzisiejszego, znaczy do tego artykułu, zostało już wypożyczonych tandemów, przypominam, jest 30 tandemów, 15 tysięcy razy. Średnio w najlepszym dniu, 4 czerwca, w niedzielę, tandem 1 został wypożyczony 11 razy. Ale 15 tysięcy razy tandem już został wypożyczony? Całkiem nieźle, całkiem niezły start sezonu, chociaż już nie taki start w sumie. No i chyba nikogo nie zdziwi, że najpopularniejsza stacja Wetulillo to jest oczywiście 35, prawie 36 tysięcy wypożyczeń, stacja Meta Centrum Nauki Kopernik i tyle było zwrotów, 36 tysięcy zwrotów i mniej więcej 30 tysięcy wypożyczeń. Wiadomo, rowerem się zjeżdża tamką na dół i później tam na się zostawia. To jest chyba oczywiste. Na drugim i trzecim miejscu była Arkadia i następnie Dworzec Wileński. Także takie ciekawostki. Najpopularniejszy dzień to by rekreacyjny to jest niedziela, jak i również na drugim miejscu jest czwartek. Takie ciekawostki. No i Wetulillo całkiem ładnie funkcjonuje w tym systemie i nie ukrywajmy, że każdy teraz chce znaleźć elektryczny, żeby sobie pojeździć na nim. Następne informacje, czyli most na Pragę będzie mieć bezpośrednio przejście przez trasę po stronie śródmiejskiej. Będzie tutaj przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Został ogłoszony przetarg i na oferty czekają do końca tego miesiąca, czyli do 31 lipca. I ta inwestycja mniej więcej się zbiegnie z zakończeniem budowy całego mostu na Pragę. Most na Pragę się zakończy na wiosnę przyszłego roku, a ta inwestycja będzie miała na realizacji mniej więcej 180 dni, więc podobnie to się mniej więcej wszystko ze sobą połączy w jedną całość. Tak wiem, światła kolejne w tym miejscu, nikt tego by właściwie nie chciał, samochody jeszcze będą się bardziej kotkować, ale tutaj to przejście dla pieszych jest potrzebne i czemu nie ma mostu na drugą stronę, o tym rozmawiałem właśnie ostatnio z dyrektorem ZDW. Odpowiedź krótka, wyobraźcie sobie jeszcze wyżej wchodzących pieszych 4 metry nad bezpośrednią trasę, a później schodzący dalej prosto do wysokości ulicy Dobrej. No tego by chyba nikt nie chciał, bo most byłby jeszcze wyższy, trzeba byłoby się jeszcze więcej wspinać, a zejście na bulwary też by było jeszcze bardziej nieatrakcyjne, bo trzeba byłoby też bardzo wysoko schodzić z mostu i z przejścia nad trasą. Tego przejścia dla pieszych jest tutaj jednym z lepszych rozwiązań, ewentualnie przejście podziemne, ale to chyba nie byłoby najlepsze też rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że most się kończy trochę wyżej. Przechodzimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli wakacje. Wakacje oczywiście już są i marszałkowska wakacyjna też jest. A tego będzie jeden pas w kierunku centrum Warszawy na Marszałkowskiej przy budowie aktualnie nowej ścieżki rowerowej, więc taka ciekawostka. No. Korki nie, gdzie tam korków nie będzie. Tymczasem Kondratowicza została oddana do użytku, nowa, zielona i wspaniała, ale jeszcze nie całkowicie gotowa. Co prawda była konferencja, było ładnie świętowanie i w ogóle, że już jest wszystko ładnie, zielono i pięknie, ale przypominam wam, że jeszcze nie wszystkie ścieżki rowerowe są idealnie oddane do użytku, nie są w całości oznakowane i przejazdy rowerowe nie mają jeszcze włączone sygnalizacji świetlnej. Przynajmniej tak to wyglądało jeszcze parę dni temu. Więc domyślam się, że to się skończy rzeczywiście na dniach, natomiast trzeba zaznaczyć, że mimo wszystko to tak nie wszystko się kończy jeden raz na hura. Ale Konatowicza faktycznie łata nowa zielona. Zakończenie Konatowicza film będzie niedługo przeze mnie zrealizowany. Kolejne wstazowanie na Żoliborzu. Tak, dokładnie. Właśnie o popiełuszki, tak jak mówiłem wcześniej, autobusy jeżdżą na okrągło i odcinek zamknięty to jest właśnie ten w kierunku centrum Warszawy. Jest zamknięta i tutaj ze skrzyżowaniem z Krasińskiego też jest całkowicie zamknięte. Także tak to wszystko tutaj wygląda. Lecimy dalej, czyli jak minął rok poprzedni ZDM-u, Zarządu Dróg Miejskich, cieszy się z poprzedniego roku. Coraz to więcej rzeczy zostało zrealizowanych. 23 460
nowych opraw oświetleniowych, 25 wybudowanych i wydemontowanych tras rowerowych, 613 usuniętych nielegalnych reklam, 593 posadzonych drzew i tak dalej, jeżeli chcecie to zobaczyć, macie teraz linki w kartę w opisie, abyście mogli sobie tutaj po prostu zobaczyć to dokładnie, jak to wygląda. Więc proszę bardzo, możecie tutaj zobaczyć. Tu na stronie macie raporty w wersji angielskiej i polskiej. Następnie sprzedaję odholowane pojazdy. ZDM to, co znalazł, po prostu sprzedaję. Więc oczywiście po odpowiednim czasie, jak to wygląda. Mniej więcej to jest po 6 miesiącach. Jeżeli nie zostało odebrane przez właściciela, może to być sprzedane, bo przechodzi to już na własność miasta. No i takich pojazdów jest kilka, 45 aut i skutery. Więc proszę bardzo, jeżeli potrzebujecie, to proszę bardzo, ile tych pojazdów jest, a jaki ten skuter w sumie? Taki coś. Jest skuter, proszę bardzo. Taki skuter jest na sprzedaż, ciekawe czy jeździ. Więc jak widzicie, trochę ciekawych, nawet takich większych pojazdów jest ZDM właśnie w tym momencie teraz. Sprzedaję. Następnie ciekawostki kolejne, czyli remont ronda Radosława już się zaczyna od poniedziałku. Ja mniej więcej tam się pojawię w poniedziałek albo we wtorek i nagram film na temat tej inwestycji. Co ważne i najważniejsze, to jest to, że faktycznie to się będzie działo, to się będzie zmieniać i na razie na początek będą zamknięte pasy wewnątrz samego ronda i jeszcze parę pasów lotowych. Jak dokładnie to wygląda, to zobaczycie już w filmie, gdzie nagram sam początek przebudowy i zakończenie przebudowy. Główne prace to jest wymiana chodników, ścieżek rowerowych i całej jezdni na wierzchni, jak również krawężników. Co do samego torowiska tramwajowego, to się dużo nie zmienia. Będzie też jeden nowy przystanek autobusowy. Znaczy, będzie wyremontowany przystanek autobusowy, tak aby wyglądał zgodnie z nowymi standardami. Na koniec prawie ostatni już temat, czyli otwarcie tunelu w Świnoujściu. Tak, dokładnie, to się w końcu wydarzyło. 30 czerwca kierowcy mogą już od 30 czerwca kierowcy już mogą korzystać z tunelu w Świnoujściu, łączącego wyspy Uzdan i Wolin. Przejazd z samym tunelem zajmie zaledwie 2 minuty, a z wylotami i wylotami mniej więcej 3-4 minuty. Zdecydowanie krócej oczywiście niż przeprawa promem przez Świnię. To jest duża zmiana, to jest bardzo duża zmiana. No i co ja mogę powiedzieć? Do całej tej lektury od gadki dam wam po prostu link teraz w opisie, żebyście sobie to przeczytali. Ale dużo się tu faktycznie zmieniło. Bardzo dobra zmiana, bardzo dobra inwestycja. W końcu ta część Polski jest podpięta jakoś drogowo, a nie w formie promu, z pozostałą częścią Polski. 1800 metrów ma cały tunel, niecałość była oczywiście wydłużona TBM-em. Na całym odcinku jest pomiarowy jest prędkość odcinkowo pomiar... Jest mierzona prędkość, odcinkowy pomiar prędkości, o, właśnie w ten sposób. Jest on tutaj realizowany, maksymalna prędkość jest tutaj 50 km na godzinę, więc to nie jest jakieś szaleństwo, ale mówmy się, ta droga też nie jest jakaś długa. Nie ma tam możliwości wyprzedzania, jest podwójne ciągle na całym odcinku, oczywiście jest wszystko względne bezpieczeństwa, jest są tunele ewakuacyjne. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie ma tam żadnej możliwości przechodzenia dla pieszych, ani dla rowerzystów, co jest na minus, ale trzeba pamiętać mimo wszystko, że po pierwsze, ten odcinek jest dosyć długi w tunelu, a po drugie, ważniejsze, no to wszystko też jest na różnych płaszczyznach. To znaczy, tunel jest w miarę głęboki. To znaczy, w najgłębszym miejscu jest zagłębione 37,5 metra pod powierzchnią tunelu, a pod dnem Świni jest 11 metrów. Także mimo wszystko całkiem głęboko. I zjeżdżać towarem, a później wyjeżdżać na powierzchnię, to by było całkiem męczące, więc mimo wszystko może i dobrze, że to nie powstało. Oczywiście przydałoby się, nie będę ukrywać, bo połączenie turystyczne w ten sposób byłoby naprawdę całkiem duże. No ale niech będzie. Też szkoda, że nie powstał jakiś równoległy tunel kolejowy, by przejechać na drugą stronę. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Co ważne, jest już faktycznie, funkcjonuje, są strzelki wiedzą względy bezpieczeństwa. W końcu został zrealizowany, był też współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. No i zobaczmy, jak wygląda sam obiekt. To jest przykład ze Świnoujście i wcześniej było przydzielone na dwie części, właśnie tutaj i tutaj. Natomiast teraz to się zmieniło. Co ważne, tutaj jak macie jedną stację kolejową Świnoujście Centrum, to jest tylko i wyłącznie od Niemiec, a do samej stacji Świnoujście, jak i również do Świnoujście Port jest od Polski. I tutaj też przy okazji jest budowa trasy S8, znaczy S3, żeby można było na spokojnie dojechać. Ten odcinek budowany jest całkiem, powiedział, długi. Natomiast co jest ważne, to jest to, że nowy tunel, proszę bardzo, stąd jest bezpośrednio poprowadzony od ronda w tym miejscu, gdzie jest sygnalizacja świetna informująca czy dla pojazdów, czy można wjechać. Wcześniej się dojeżdżało tutaj do promu i się jechało właściwie przez samo centrum miasta, aby wyjechać
i przedostać się przez tą część. Teraz to już jest wyprowadzone z miasta i przejeżdża się tutaj tunelem, zjeżdża się naprawdę dosyć długo w dół, przejeżdża się pod Świnią, całkiem długim tunelem, następnie zakręca się na wylocie i wyjeżdża się przy oczyszczalni ścieków tutaj. Tutaj też jest sygnał, jest świetna, jest tutaj przy ulicy, przy skrzyżowaniu, bez ronda, ale jest. No i później jest bardzo łatwy wyjazd z tej części bezpośrednio za granicę. Natomiast co jest ważne i co chciałem właśnie podkreślić, to jest to, że w ten sposób ruch został wyprowadzony jakkolwiek z tej części miasta. Oczywiście są też tutaj promy kolejne w tym miejscu, które są poza miastem, ale jednak umówmy się, chyba większość osób będzie korzystać teraz z przeprawy bezpośrednio w tym miejscu tunelowej, no bo ona jest bezpłatna po pierwsze, a po drugie dużo szybsza i nie trzeba czekać w kolejkach. Promy, co ważne, pozostają, one nie są zlikwidowane całkowicie, ale na razie i tak pewnie większą atrakcją będą tunele dzięki temu, że funkcjonują. Chociaż dla pieszych mimo wszystko promami będzie więcej osób wpływać, no bo jak dojedziecie pociągiem do Świnoujścia, no to jedyny sposób, żeby dostać się na drugą stronę, to albo jakimś autobusem, może tunelem, albo po prostu przejechać promem, przepłynąć właściwie. No i też trzeba pamiętać, że promy są po to też, żeby przewozić duże gabarytowe części i elementy i duże pojazdy, bo to nie przejedzie mimo wszystko tunelem. No i tak to wygląda. No i na koniec ostatni temat, czyli centralny port komunikacyjny, ponownie nam się pojawia. Tym razem jest to połączenie kolejowe Warszawa-Łódź i chodzi o to, że ta linia kolejowa będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie wynosi 85%. No i oczywiście na razie będzie projekt. Wartość projektu właśnie została oszacowana na około 350 milionów złotych, z czego 85% będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, czyli mniej więcej 64 miliony euro. W ten sposób będzie to zaprojektowane. Później trzeba będzie jeszcze oczywiście zrobić pozostałe elementy, takie jak budowa. Natomiast nie będę ukrywać, że na ten odcinek akurat dosyć mocno czekam, bo linia kolejowa tutaj mocno przyspieszy transport z aktualnych mniej więcej 2,5 godzin do 45 minut i z prędkości na początku 250 km, w przyszłości nawet do 350. Taka prędkość jest projektowana, z tym, że trzeba pamiętać, że aktualnie nawet przepisy polskie nie pozwalają pociągom pasażerskim jeździć aż 350 km na godzinę z pasażerami. Także, no oczywiście dużo zaleta, na razie czekamy na pozostałe kroki. No i na koniec oczywiście sondaże mniejsza z tym. I tak, mamy dwa sondaże, bo jeden się pojawił dzisiaj, więc o nim nie będę mówić. Po pierwsze, w jakich miastach powinno się budować tramwaje? Większość z Was stwierdziło, że ankieta nie ma sensu, bo nie powinno się myśleć liczbą pasażerów, znaczy liczbą mieszkańców, tylko liczbą poszczególnych składni. To znaczy, nie możemy katalogizować w ten sposób, tylko po prostu do każdego przypadku trzeba podchodzić w odpowiedni sposób. I tak większość z Was właśnie zagłosowało, 60% tak zagłosowało. Kolejno miasta powyżej 100 tysięcy 19%, miasta powyżej 300 tysięcy 11%, miasta powyżej 50 tysięcy 7% i tramwaj powinno się zlikwidować 3%. Cieszy mnie bardzo, że ta liczba osób z Was jest zdecydowanie mała i mimo wszystko to jest margines kanału, który tutaj wydalizuję. Następnie pytanie oczywiście jest w quizie, było do Was. Ile aktualnie jest linii autobusowych dziennie funkcjonujących w Warszawie? Większość z Was odpowiedziało było poprawnie. 45% zagłosowało na 202 linie autobusowe i tak właśnie to wygląda na dzień 27 czerwca. Następnie pytanie takie trochę inne zupełnie. Czy Twoim zdaniem urządzenia transportu osobistego, w skrócie UTO, powinny być dopuszczone do ruchu? Na poszczególnie. Na ścieżkach rowerowych, na ulicach i ścieżkach rowerowych powinny móc jeździć wszędzie, czy na ulicach z samochodami. Jakby ktoś z Was nie wiedział, UTO to są hulajnogi elektryczne, deski elektryczne, one-wheele, monocykle elektryczne i inne pojazdy tego typu. Większość z Was stwierdziło, że na ścieżkach rowerowych 71%, na ulicach i ścieżkach rowerowych 17%, na ulicach z samochodami 5% i 6% powinni móc jeździć. Ja oczywiście jestem całkowicie za ostatnią grupą, ponieważ nie wiem, czy wiecie, to jest zdjęcie mnie w tym miejscu i ja nagrywam wszystkie filmy na monocyklu elektrycznym, jeśli tylko i wyłącznie mam możliwość. To znaczy, w dużym skrócie, jeżeli nie mógłbym jeździć monocyklem, nie mógłbym nagrywać, więc do osób, które tam w komentarzach pisały, że całkowicie to powinno być zakazane w Polsce i na przykład nie powinno się w ogóle jeździć na ulicach, tylko na ścieżkach rowerowych, to powiadam krótko, w ten sposób nie mógłbym nagrywać właściwie większości inwestycji, bo do Kitna na przykład nie dojadę komunikacją miejską, bo nie ma jej, a na piechotę nie dojdę, bo właściwie od Błonia raz tylko ten błąd zrobiłem, nigdy więcej. WKD-ki też nie nagram inaczej, bo WKD nie funkcjonuje
kiedy ja akurat nagrywam tą inwestycję i nagrywanie z częstotliwością mierzenia dwukatki bym tutaj był właściwie cały dzień. Pozostałych inwestycji mogę wymieniać bardzo dużo. Zapraszamy do Metra, też będzie bardzo trudno nagrać bez monocykla elektrycznego. Nie mogę też tego nagrywać samochodem jeżdżąc, bo w większości miejsc nawet ja się nie zmieszczę samochodem i jeszcze trzeba szukać miejsc parkingowych, a jak wiecie, ja nagrywam dużo inwestycji w ciągu dnia. Przeciętny mój dzień to jest nagranie nawet 8 inwestycji jednego dnia, abym mógł to wszystko rozplanować i publikować na kolejne dni, jeżeli jestem zajęty studiami czy innymi elementami. Bez możliwości transportu to takim pojazdem nie jestem w stanie realizować kanału, w skrócie musiałbym po prostu zakończyć działalność. Więc do Was wszystkich, którzy tutaj zagłosowali na opcję tak, żebym nie mógł jeździć tak jak jeżdżę, pozdrawiam Was i dziękuję bardzo za to, że zaznaczyliście, że dobrze byłoby, aby ten kanał się mimo wszystko skończyć. Z ciekawostek Wam powiem, że niedługo planowane przeze mnie odcinki całkowicie byłyby niemożliwe do nagrania bez właśnie monocykla elektrycznego, którym się przemieszczam, a chodzi mi tu m.in. o film na temat S7 od Warszawy do Tatecznia, która jest jeszcze budowana, jak i również S7, która jest budowana przy Modlinie. Te dwie inwestycje w inny sposób nie są właściwie w stanie dla mnie być do zrealizowania i do nagrania. Także taka tu jest ciekawostka, w jaki sposób ja to jestem w stanie wszystko nagrywać. Odpowiedź jest prosta. Muszę jeździć na jednym kole. Więcej informacji, jak chcecie się dowiedzieć na temat tego, jak ja to nagrywam, jak ja jeżdżę i jak to wszystko wygląda, dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli chcielibyście to poznać, to może jakiś specjalny film zrobię i tak samo film na temat wszystkich sprzętów, którymi nagrywam i wszystko realizuję. Też wiem, że chcieliście to zrobić, film Q&A prosiliście, mam to cały czas z tyłu głowy, kiedyś ten film na pewno dla Was zrobię i Wam to wszystko pokażę. Tymczasem na koniec dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i cały czas mnie oglądacie. Mimo wszystko nawet jeżeli część z Was, a właściwie większość z Was twierdzi, że nie powinien tego robić w ten sposób jak to robię, a że innego sposobu właściwie nie ma, no to co ja poradzę? I tak Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. 11703 osoby z Was już kliknęło przycisk subskrybuj. A jeśli Tobie też się podoba ten film i jeszcze tego nie zrobiłeś, to kliknij subskrybuj, aby nie przegapić tego kolejnego filmu. Najlepiej też z dziwnym dzwoneczkiem. Jeśli chcecie, aby tych filmów było więcej, abym mógł to dalej realizować, było mnie stać na przejazdy, chociaż na monocyklu elektrycznym przejazd z 1 km to mniej więcej pół grosza. Ale jeżeli chcecie, aby było mnie stać i żebym mógł więcej nagrywać filmów z drona, kupić kolejną baterię, czy po prostu jak mi się sprzęt starzeje i muszę zapłacić za inne usługi, możecie kliknąć wspieraj obok przycisku subskrybuj. Dzięki temu też macie filmy przedpremierowo, większość ostatnio jest filmy przedpremierowo i niedługo będziecie mieli dosyć dużą dawkę, bo codziennie będziecie mieli film wcześniej o całą dobę, abyście mogli to zobaczyć przedpremierowo faktycznie. No i filmy za kulisami, niech długo ich trochę też będzie znowu więcej, będzie większy wysyp. A podobał się zostałych z Was, co mogę powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, niedługo wyjeżdżam, a właściwie w środę wyjeżdżam z Warszawy, dlatego do tego czasu nagram dla Was trochę specjalnych filmów. Pomijając to, że zajmę się na wyjeździe studiami, bo będę na wyjeździe w swojej działce i będę mógł dla Was nagrać parę filmów właśnie o studiach Warszawy w poszczególnych aspektach, których na pewno wiem, że jesteście ciekawi. Na przykład ile mostów będzie, ile nowych stacji kolejowych, ile nowych stacji metra, tramwaje gdzie pojadą i tak dalej. To wszystko wtedy ja przeanalizuję, ale będą też filmy oczywiście na bieżąco z różnych inwestycji. Inwestycji takich jak Kondratowicza, Plac Trzech Krzyży, nowa trasa Łazienkowska, plac na Rozdrożu, trasa kolejowa numer 7, tak, zajmę się tym oczywiście również ponownie, wiadukt Madewińskiej i dużo, dużo innych inwestycji, jak na przykład dom do Radosława. To wszystko już niedługo, a jeszcze jutro wukatka i stacja Rokitno, no, przystanek kolejowy. Cześć!